Jesteśmy na Cieszyńskim Rynku i pytamy o święta wielkanocne. Jest z nami pani Zajączkowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani Zajączkowa spędza święta wielkanocne? Święta wielkanocne tak naprawdę dla mnie zaczynają się już 1 kwietnia, bo wtedy rozpoczyna się okres przygotowań, a co najważniejsze, przygotowywania pisanek. Okres wielkanocny dla Zajączka to okres bardzo ciężkiej pracy, gdyż trzeba przygotować prezenty dla każdego dziecka i nie tylko, które znajdą się później w jego ogródku. Wtedy zaczyna się najwspanialsze poszukiwanie pisanek. Kolorowych jajeczek ozdobionych w przeróżny i cudowny sposób esami, floresami, kurczaczkami, może też małymi podobiznami zajączków, które później dzieci razem z rodzicami szukają w swoim ogródku. No, święta wielkanocne bardzo rodzinnie, tym bardziej, że rodzina się powiększyła, ale spacery, wyjazdy, no, z jedzeniem trochę ostrożnie, ze względu na różne przypadłości. Dla mnie osobiście musi być żurek, no, w koszyczku to pisanki. Ale baba, musi być porządna baba i tak dalej. A drugie danie, no jakoś niesprecyzowane, ale byłoby dobrze jakoś kaczka. Ale póki co bardzo się cieszę, że Cieszyński Rynek trochę żyje. Pani burmistrz pewne innowacje wprowadziła, ale to jeszcze nie jest to. Święta spędzam z rodziną. Przed świętami gram, po świętach też gram, ale święta mam wolne. Zbiorę kiełbasą w chlebie i z jajkiem. To musi być. Potem jest ćwikla. Czerwona ćwikla. No i jakieś coś tam z mięsa do tego, chyba szynka. No kompocik. No a trzecie święto to jademy w Grunie, do Ustrunio. Do Ustrunio i tak spędzamy, bo ja tutaj w kraju nie mam nikogo, więc dzieci przyjeżdżają do mnie. No tym razem przyjedzie syn z Berlina, no bo kiedyś pojechali za chlebem. Tak zwany murzyn. U nas się piecze murzyny, to jest ciasto drożdżowe z kiełbasą, z boczkiem domowym, czasem się daje szynkę i się po prostu to piecze. Czyli murzyn musi być, a coś jeszcze, żurek? To znaczy u nas tu żurku się nie to, tylko ten murzyn właśnie to był taki tradycyjny. Czyli tego murzyna nie może zabraknąć? Nie. Spędzacie święta wielkanocne? No my spędzamy święta jeden dzień u jednej córki, drugi dzień u drugiej córki. Czyli rodzinnie? Rodzinnie, oczywiście. A lany poniedziałek jest taki typowo lany? No tak. Tak? Tak, to trochę nas mężczyźni pokropią. A czego nie może zabraknąć na takim wielkanocnym stole? No jajek i szynki. Tu nam jedna pani mówiła murzyny. Macie coś takiego? Murzyny? A skąd jesteście? A my jesteśmy z Górnego, z Katowic. Z Zielonego właśnie, jest Pszczyńskiego. Kiełbasy, jajek, dobrego rosołu. Rosół, nie żurek? Nie, my rosół. Musi być rosół. Baby, jajka. My też. Więcej makowce, serniki. No wszystkiego po troszce. Jak wy spędzacie święta wielkanocne? Wyjeżdżamy, ale uważam, że święto powinno się z rodziną spędzać jak najbardziej. Ale wy wyjeżdżacie? Tak, wyjeżdżamy za granicę. Za granicę. Pracy. Pan pracuje? Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł się bawić. Czyli wszystkie 3 dni? 2 dni. Czy piątek, sobota, niedziela. Będzie. No to w poniedziałek się pan leje? Jasne, a ja nie jestem z Cieszyna, tak wygląda, są troszeczkę inne te. Nie ma żurku na przykład w domu, ale u żony jest, ale baby, jest coś takiego jak murzyn na przykład, bo tutaj nam taka pani mówi. Tak, babka zawsze mama robi taką piaskową, fajną, no. I oczywiście mazurek, serniki i inne takie rzeczy. Rodzinnie. Tak samo. W gronie rodzinnym. Tak samo, w gronie rodzinnym. Ale murzynek to jest murzynek, no to jest i szynka, i boczek, i kiełbasa, tak kiedy robiło się duże murzyny. W tej chwili ja już nie robię dużych murzynów, bo robię tylko kiełbaski takie zapiekane. No ale murzyn to się chyba z szynką, też, przede wszystkim z białą kiełbasą, chociaż robią chyba różnie i z białej, i z ciemnej. A mazurki, macie coś takiego? Myśmy tego w tradycji nigdy nie mieli, mazurków, ale w tym roku spróbuję zrobić. Już tam mam coś przygotowane. Nie lubię świąt, także... A lany poniedziałek, jakieś tam koleżanki nie polewasz wodą? Nie, nie. Czyli nie obchodzisz świąt? Nie obchodzę w ogóle świąt, tak. W domu, z rodziną. A lany poniedziałek? Nie, to już nie te czasy. Czego nie może zabraknąć? Jakie potrawy? Żurku.
przede wszystkim baszcz białego, kiebasy, jajka. Oczywiście jajko musi być, to najważniejsze. Żurek, zajączek i ta atmosfera rodzinna. Ta atmosfera, podzielenie się z jajeczkiem po prostu. Wszystkim, żeby życzyć wesołych i spokojnych, zdrowych świąt. Z rodziną. I to jest najważniejsze. Tak, tak, najważniejsze. W domu, z rodziną. Czyli na spokojnie. Tak jest. Dopiero po wyjeździe, na majówkę akurat, więc święta w domku. A lany poniedziałek jest taki typowo lany, trzeba uważać? No różnie to bywa, to tak naprawdę zależy też czasami od pogody. Jak jest słonecznie, to na pewno trzeba bardzo uważać, natomiast jak jest deszczowo albo czasami śnieg, jak to bywa na te święta, no to wiadomo, że na spokojniej. Będziemy święta wielkanocne spędzać w Stanach chyba. Nie, to drugi dzień. Drugi dzień, pierwszy dzień świąt jesteśmy tutaj w Cieszynie, a drugi dzień świąt jesteśmy z powrotem wracamy u nas w Stanach. Bo mieszkamy w Chicago na stałe. Także pół na pół rodzinnie tutaj, połowa, połowy z powrotem. Praktycznie, znaczy my celebrujemy tak samo. Tak samo, wszystkie święta obchodzimy polskie, tam w Stanach, chociaż tam nie są obchodzone tak samo, czyli... bo nie ma po prostu tych nie świąt. Nie ma drugiego dnia. Nie ma drugiego dnia, także nie ma poniedziałek wolnego. Jest normalny. Ale my obchodzimy tak samo. My obchodzimy normalnie, tak jak tutaj w Polsce. Jak pani spędza święta wielkanocne? Jedząc, gotując, odpoczywając, oglądając telewizor. A nie siłując się na rękę? Nie, siłuję się z garkami w kuchni. No u mnie to trochę inaczej wygląda, bo ja lubię makowca bardzo. Kołacz z makiem. Żurku nie przepadam, a za kiełbasą też nie za bardzo, więc trochę szynki, kotleta i wystarczy. A na koniec owieczka chciałaby złożyć widzom naszego portalu wielkanocne życzenia. Co by zdrowie wam to pisało i wajeczko smakowało, co by jedzenie was zbytnio nie utuczyło, atmosfera, co by zawsze było miło, no a zajączek uśmiechnięty, co by wam w końcu przyniósł te prezenty. Wesołych świąt! Bleee!